Najnowsze badanie, które opublikowaliśmy, wskazuje na to, że tłuszcze trans występują w bardzo podobnej ilości jak w poprzednich latach w maśle, czyli tutaj ten poziom się nie zmienił. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe produkty, czyli te, które są produktami do smarowania pieczywa, ich przeznaczenie jest do smarowania pieczywa, takie jak miksy tłuszczowe, czyli miksy olejów roślinnych z masłem lub też z mlekiem oraz margaryny twarde, kostkowe czy też margaryny miękkie, charakteryzują się bardzo zróżnicowaną zawartością tych kwasów tłuszczowych trans. Pewnej ilości próbek, te ilości transów były przekroczone, jeśli chodzi o miksy tłuszczowe. Jeśli chodzi o margaryny twarde, na 4 próbki tylko w jednej ten poziom był przekroczony. Natomiast margaryny kubkowe, miękkie, czyli te margaryny, które najczęściej są rekomendowane w profilaktyce, szczególnie chorób sercowo-naczyniowych, charakteryzowały się bardzo małą ilością tych tłuszczów trans. We wszystkich próbkach stwierdzono ich obecność na poziomie niższym niż 2%, co już wskazuje na ich bardzo niewielką ilość. Co więcej, znaczna ich większość próbek charakteryzowała się tą ilością nawet poniżej 1%. Czyli można powiedzieć, że na rynku polskim najbardziej powszechnie, najczęściej wybierane przez Polaków margaryny miękkie kubkowe charakteryzują się wręcz śladową ilością tych szkodliwych dla naszego zdrowia tłuszczów trans. Tłuszcze trans są dla naszego zdrowia niebezpieczne, ponieważ właściwie przynoszą tylko i wyłącznie negatywne efekty. Przy ich spożywaniu z dietą no niestety mamy większe ryzyko wystąpienia zaburzeń lipidowych, czyli wysokiego stężenia cholesterolu, wysokiego stężenia tego złego cholesterolu. Co więcej, jako jedyne prowadzą do obniżenia cholesterolu tej frakcji, która określana jest jako dobra. No i taki skład, taki profil lipidowy w naszym organizmie przyczynia się do rozwoju miażdżycy. No a gdy ona już wystąpi, to niestety mogą iść dalsze zmiany, które prowadzą do występowania innych chorób sercowo-naczyniowych, na przykład choroba niedokrwienna serca.